Witam w drugim odcinku Sheepdog Wolf. Na wstępie powiem, że nagrywam drugi raz i będę nagrywał po dwie, po jednej albo po dwie plansze. Dobra, zacznę już od pierwszej. Tu mamy piękny krajobraz, owieczki, owiece. I ruszamy do naszego głównego bohatera. Toyota Ralfa. Dobra, oczywiście Daffy się pokaże. Jak zwykle na wstępie. Pójdziemy najpierw. Zobaczymy, mam trochę. Zobaczymy, co jest na górze. I hop. Jak widzę, już mamy jakąś lupę. Lunetę, o, można powiedzieć. Oraz skrzynkę na listy. Standardowo dostajemy dynamit. Okay. Zobaczymy, co pokażę wam nasz cel. Nasz cel znajduje się tam o za samym. Musimy tą jedną owieczkę, co jest za samym, po prostu zabrać i sobie pójść. Dobra, idziemy teraz. Co zrobimy? Dobra, usuniemy tą stertę gruzu, co zagradza nam do przejścia do mety. Mety, czy nie wiem jak nazwać. Wiem, że tam kończymy grę. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wudu. I odliczanie. Zakończone. Teraz będziemy szli do... No, dalej się nie dowiedziałem, co tutaj jest. Idziemy teraz do jakiegoś zegara. Nie wiem, co robi. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie go uruchamiać z powrotem. Ale wolę pójść się upewnić. Wcześniej przed nagrywaniem na samym zobaczyć. Strasznie długo zajęło mi tam dojście. Jak nagrywałem pierwszy raz to. Teraz podczas drugiego razu nie mam zamiaru. Jak drugi raz nagrywam teraz. Nie mam zamiaru, jakby to powiedzieć, zwiedzić. O właśnie, teraz mi ładnie doszło. Dobra, jesteśmy i teraz ciekawi mnie, czy... No, fajnie, bo nie musimy już uruchamiać jeszcze raz tego zegara. Też nie wiem, co to robi. Co robi, co daje. Zapomniałem. Przecież po prostu mogę skoczyć. Dobra, teraz... No. Czekaj. Idziemy zająć się głównym celem, czyli owcą. Ten poziom pierwszy pójdzie nam dość łatwo. Okej. Tak. Na chwilę rozmawiamy z porkiem, ale... Nie. Kiedy indziej. Teraz na paluszkach trzeba iść. Okej, okay. Łapiemy owiece, idziemy do Porkiego, rozmawiamy z nim. Nie, to on do nas zagada. O, tak będzie. Dobra, można już, można iść normalnie. Tylko jeden minus, że z owcą się nie biega. Owca odchodzi i dostajemy zamiast Porkiego salatę. Jeden przycisk, przepraszam. Jedna, druga, osiem sałat. Gdzie owce bierzesz becylu? Zbiera sałatę. Dobra. Pozbieramy salatę i pójdziemy teraz oczywiście zakończyć planszę. Nie, ty wredna owieco, zjadłaś mi salatę ostatnio. Zapłacisz mi za to. Jeszcze się spotkamy. Ach, raz. Dobra, chwilę panią. Nie odpuszczę żadnej. Biera z owiece i lecimy na mostek. Idziemy. I zapomniałbym. Jojo, jakbym poszedł, to bym spadł. Nie chcę w tego robić, bo... Nie wiem. Nie wiem czemu, ale... Byłoby śmieszne przynajmniej, ale... Ale... Dobra.
końcu przejdzie owca. Owca do nas dojdzie przynajmniej po sałacie. Jak będzie jadła sałatę, to... Sałata za sałatą, to... Przyjdzie w końcu do nas. Ale czy długo jej nie ma. Owieca. Owiecko moja. O, idzie ta głupia owieca. Tak, nie stój. Bierz ją. Bierz się za nią. Tygrysie. No i tak oto przechodzimy poziom pierwszy. Z każdym poziomem jest, poziom trudności się zwiększa i większe jest większe jest utrudnienie zdobycia owcy. Teraz zapewne widzicie, mam otwarte więcej niż jedną parę drzwi. Z tego właśnie, że musiałem od nowa nagrywać, bo nagranie mi się popsuło. W drugiej planszy już akurat nie muszę wam pokazywać. Dobra, skrzyneczka. I mamy pocztą dostarczoną. Gdzie jest ten kamień? Gdzieś kamień. Dobra, kamień przesuwamy. Widzę wiatrak, że to jest wiatrak. Pocztą dostarczoną. Do Duffy'ego nie udajemy się. Po prostu bo będzie chciał nam pokazać się. Po prostu będzie nas szkolił właśnie w poruszaniu się w zakamuflowanym krzaku. Już mnie sam zauważył. Zapomniałem o składaniu. Teraz na poruszkę. Znowu zwiedziłem. Dobra. Jestem jak ta ostatnia lama. Na poruszkę za sam. Uwaga. Dobra, idziemy spokojnie. Nie wiem. Jedną z tych owiec musimy zabrać. To będzie dość ciężkie. Później wam pokażę, jak to zrobić. Teraz będę musiał, nie mam wyboru. Najłatwiej przejść po niego za plecami, bo nie patrzę na tył. To jest dobre. O, już jesteśmy blisko. O nie, Kasamski zobaczył mnie. Pod sam koniec. O. I dostajemy w pęcki. No dobra, jeszcze raz musimy przejść. Ostatnia szansa bez szansy, że się koniec zabawy. Nie. No jednak mnie zobaczył. No nie, a mówiłem, że koniec zabawy. Owca na mnie popatrzyło. I no dobra, lecimy. O nie udało się. Chciałem spróbować sposoby szybkiego przebiegnięcia, ale nie wyszło. Sam mnie zmasakrował. Dobra. Jejku, wszystkie mi się mylą. Postaram się to przejść. Albo i nie. Znowu, ja to mam pecha. Ej, kalectwo. Nie wiem, ile razy mi to tak zajmie. Za blisko ściany. Tego nie mogłem iść. Jakoś idzie, spokojnie. Dobra. No już powinno się udać. A, już wyszło. Trzeba wyjść. Idziemy do góry. Zrobić... Zabiorę salatę. Pokażę chociaż ojcie, gdzie tutaj powinien znajdować się bonus. Bonus? Nie wiem, jak to na to mówię. Dobra, będę mówił na to bonus. Przyjmij, że ja mówię na to bonus. Chociaż nie wiem tak naprawdę, do czego to służy, do czego to jest, ale mówię na to, będę mówił na to bonus. Zegarowy bonus. O.
wypychając tego kamienia, od razu też spadłem na ten obciążnik. Otwieramy tutaj klapę. Za klapą znajduje się właśnie ten oto bonus. I hop, hop. Jest fajnie, każdy fajnie. To jest taka głupia ścieżka, powiem wam, bo prawie jest niezauważalna. Tak tylko teraz, o, jakbym miał iść i poszedłem w prawo. Nawet nie, jakbym skręcił nie wiedząc, to mi się wystarczył, że spadnę. Dobra, teraz naszym zadaniem jest zebranie owiec na górę, aby sprowadzić owce, to potrzebujemy właśnie tej oto flaszeczki, którą za pomocą skrzynki przy ten zamówiliśmy. O, może tak, może tak powiemy. Skoczyłem do wody, bo miałem zamiaru iść tam dookoła. Tak od razu już jestem tutaj. Przy okazji była fajna scenka. Zostaliśmy przeszarci przez piranie. Dzięki flaszce, która będzie z której, jeżeli z flaszki zacznie wydobywać aromat, zapach jakiś, zaraz to zobaczę, pokażę. Dzięki niemu będziemy mogli owce poprzez zapach tutaj sprowadzić. Przepraszam, zabrałem to jeszcze raz położę. W tym miejscu może być. Teraz potrzebujemy do tego wiatraka, aby rozprzestrzenił ten zapach. Ta akurat najbliższa jest owieczka właśnie troszeczkę. O właśnie, o tą owieczkę mi chodziło. Sprowadzamy ją poprzez jej zapach. Poprzez tą perfumę, czy co to jest, to nie wiem. Ok, chowamy wiatrak, bierzemy owce, a nie perfumę, czy co to tam flaszki. Idziemy, stawiamy owce na platformie. Jestem pewien, że po wszystkim to nie zrobiłem. Już chyba wiem, czego nie. Chyba owce, no. Ha, już wiem, czego nie zrobię. Powinienem na górze postawić jedną saladę. Teraz poczekamy, aż owieczka zjedzie, a my pójdziemy postawić. To mam cena. Postawimy tam jedną saladę. I no, widzę, że owca automatycznie podeszła na przycisk. Sama osoba jest tu, więc nie potrzeba. Teraz bierzemy owca i w ten oto sposób ją doprowadzimy na górę, bo nie doskoczymy z nią tam, gdzie wchodziłem, tylko właśnie będzie trzeba. Każda plansza ma inaczej inne rozwiązanie przy dostaniu owcy do tego, do mety. Owca poszła, a my idziemy na górę i musimy teraz ostatecznie owcę doprowadzić do naszego celu, naszego koła, kręgu. Przepraszam, znowu nie ten przycisk. Dobra, wchodzimy tutaj w kobiece. Ładnie. Ona się tam ustawia. I idziemy na górę tam. Zrzucimy na tą deskę. Co to jest? Jakieś tam. Tak. Jakieś te. Nie wiem, coś mi to przypomina. Nie wiem co. Tak kończymy oto drugi poziom. Jeżeli się podobało, to łapkujcie oraz komentujcie i do następnego odcinka, do zobaczenia.